dzisiejsza konferencja jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem właśnie postawienia na tą gałąź gospodarki. Dzisiejsza konferencja jest czymś, co tak naprawdę staramy się również my jako samorząd z naszymi partnerami biznesowymi rozwijać. Ja liczę, że tego typu inicjatywy będą coraz częstsze w naszym mieście. Myślę, że przyszły rok będzie stał pod znakiem kryptowalut. To, co się dzieje obecnie z Bitcoinem, z Ethereum i ze wszystkimi kryptowalutami, z możliwościami, które one oferują, spowoduje, że przyszły rok będzie bardzo ciekawy pod tym właśnie kątem. Myślę, że konferencja jest bardzo fajnym wydarzeniem. Ściągnąć tyle osób w piątek po południu, szacunek. I think that we're moving toward some distributed computation, some microservices and serverless technology, some currently they're interested. Also, the new area of machine learning and artificial intelligence is very promising. Zasadniczo zmienia się dość diametralnie, coraz większy ciężar idzie na stronę kliencką, mamy coraz szersze spektrum frameworków dostępnych i jak gdyby coraz bardziej rozdziela nam się część frontendowa od części backendowej, także to jest taka wyraźna, można powiedzieć, ewolucja podejścia do aplikacji webowych na przestrzeni ostatnich kilku lat.